2010. W pierwszej kolejności serdecznie witam władze rządowe, samorządowe, szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Witam Was serdecznie, dożonek ludzi, panią Ewę Krawczyk z Biskupic i pana Sebastiana Dolińskiego z Pełczyskiego, niosących te dorodne chleby dożynkowe, upieczone z ziarnkiem z tegorocznych zbiorów. Witam serdecznie delegację z poszczególnych sołectw naszej gminy. Witam wieniec sołectwa Biskupice, Rowesz, Kostrzeszyn, Mierny, Pełczyzna, Probołowice, Stawiszyce, Wojsławice, Złota oraz gminne koło gospodarstw wiejskich. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na naszą uroczystość gości. Witam wszystkich zebranych, no i Was, drodzy witania. I zapraszam wszystkich na mszę świętą w edycji wszystkich rolników, na której poświęcimy chleb i te piękne miejsce budżetowe i modlić się będziemy, aby nikomu na naszej polskiej ziemi nie zabrakło codziennego chleba. Serdecznie zapraszam. Za pomoc w realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy, w tym budowie infrastruktury technicznej. Jesteśmy świadomi, iż będąc we wspólnocie europejskiej, istnieje wielka szansa rozwoju naszych gospodarstw oraz podniesienia ich standardów i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Daje to rękojmię do dalszego postępu finansowego, ekonomicznego i poprawy życia mieszkańców gminy Złota w latach następnych. Dziękuję. Dziękuję Wam, starostowie. Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili mi to, żebym mógł tym chlebem dzielić. Zapewniam, że będę robił wszystko, aby nikomu u nas chleba nie zabrakło i nikomu krzywda się nie działa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę wszystkich o powstanie, a kapelę obryszanie, o odegranie roty. Nasz korowód wieńcowy. Zaczynamy od sołectwa Biskupice. Zapraszamy sołectwo Biskupice z przepięknym wieńcem. Kapela Obryszanie, witamy naszym marszem. Wszystko udało się szczęśliwie zebrać. To święto chleba. Dorodne i pożywne bochny naszego chleba powszedniego zgodnie z piękną polską tradycją dzielimy sprawiedliwie, aby nikt nie był głodny. Celebrując dożynkowy obrzęd pamiętamy, że ziemia to nie tylko matka żywicielka, ale tak... Jak wiemy, w tym roku powodów do radości mamy bardzo mało. Przede wszystkim ze względu na aurę tegoroczną,
która nam nie pomagała ze względu na powódź, która bardzo mocno dotknęła województwo świętokrzyskie, ale również ze względu na coraz to gorszą dochodowość produkcji rolnej. Ale o tej dochodowości może mówił nie będę, bo nie chcę drażnić rządzących, nie po to tutaj dzisiaj jestem. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować wszystkim rolnikom za waszą ciężką pracę, za trud, który w tą pracę wkładacie, za ten przysłowiowy chleb, który jest symbolem plonów i którym możemy cieszyć się na co dzień. I chciałbym wam życzyć, zwłaszcza w przededniu wyborów. A więc, szanowni państwo, mamy wszystkie szczeble od Sejmu przez województwo. Listy z życzeniami przysłała nam również pani wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Wojewoda świętokrzyski przysłał również poseł Andrzej Pałys. Myślę, że w tym roku wyjątkowo życzenia się spełnią i pogoda pozwoli nam doświętować do rana, jak zapowiedziałem. Wszystko jest na dobrej drodze. Szanowni państwo, tradycja w narodzie rzecz święta. Tak śpiewał kiedyś Józef Nowak. W rolnictwie szczególnie przyjęta. On mówił w wojsku. Musimy młodym pokoleniom przekazać, co to takiego był sierp, co to takiego były cepy, co to było mocarnia na korby, co to był kierat, co to później była wąskomłotna, szerokomłotna, bo dzisiaj mamy do czynienia tylko z jedynym sprzętem. A więc, szanowni państwo, mamy wszystkie szczeble od Sejmu przez województwo. Listy z życzeniami przysłała nam również pani wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Wojewoda świętokrzyski przysłał również poseł. Cebulowe święto. Posłuchajcie, tak jak usłyszałem to w kuluarach, Żydowcy mają święto śliwki. No z tego przynajmniej upędzą coś, prawda, teraz pożyją. A cebula na co jest dobra? Proszę państwa, żeby wszyscy wiedzieli, jest dobra po prostu na kaca. Wszystkie pozostałe wieńce. Komisja konkursowa stwierdza, że przedmioty konkursu zostały wykonane zgodnie z regulaminem konkursu. Komisja konkursowa uznaje, że wieniec dożynkowy, któremu zostało przyznane